Cześć, z tej strony Psycho Coach. Dzisiaj witam Was ze słonecznego Miami w USA, w Ameryce. I dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy warto iść na studia jako programista. Więc zostaw subskrypcję, wciśnij dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami. I zaczynamy właśnie teraz. No, w takich miejscach jak Miami inspiracja do nagrywania filmiku przychodzi sama i motywacja. O, widzę pan jakieś koszulce Ramones. O, tutaj panie się do mnie uśmiechają. Hello! Hello. Thank you. Więc naprawdę nagram wam moje przemyślenia. Tutaj sobie przechadzam się ulicami. No, Miami. To jest odwieczne pytanie, które zadają sobie młodzi programiści albo osoby aspirujące do tego, żeby programować. Zauważ, że w dzisiejszych czasach mamy wiele takich szkół programowania oraz bootcampów, które przekwalifikowują ludzi, na przykład z filozofa, piekarza na programistę, ale moim zdaniem studiów nie zastąpi nic i zaraz ci udowodnię dlaczego. Więc jeżeli stoisz przed wyborem, czy iść na studia jako programista, na studia związane z programowaniem, czy nie, no to warto się sobie zrobić taką mapę myśli, wypisać za i przeciw. U mnie to wychodziło na to, że jak najbardziej warto iść na studia, ponieważ bez tych studiów, które ja zrobiłem, ja uważam, żebym wylądował w rynsztoku. No, ze mną było strasznie źle, ja nie wiedziałem, co chcę robić w życiu, a na studiach przede wszystkim poznasz wspaniałych ludzi, którzy mogą ci pomóc, mogą odkryć twoje zainteresowania, pasje. Możesz podróżować dzięki różnym programom, jak Erasmus i Work and Travel do USA, gdziekolwiek chcesz na świecie. Jeżeli pójdziesz od razu do pracy jako programista, zrobisz kilka kursów, to zostaje ci tylko sucha praca. W tym momencie już udowodniłem, że warto iść na studia i sobie tam coś klepać na boku. Kolejnym powodem, dlaczego ludzie nie decydują się na studia i nie idą na studia, to jest brak kasy. No rzeczywiście, jeżeli zaraz po liceum pójdziesz sobie na jakiś bootcamp i szybko nauczysz się programować, albo jesteś pasjonatem i sam się nauczysz programować i zwykle, no muszę was zasmucić, najlepsi programiści to są właśnie samoucy, którzy sami się dokształcają, sami inwestują w swoją wiedzę i szybko im to przychodzi. No ale jeżeli już nie decydujesz się na studia, to szybko dostaniesz jakiś tam zastrzyk gotówki. No i też te podróże możesz powiedzieć, że możesz sfinansować. Aczkolwiek, no na pewno moim zdaniem nie nawiążesz takich świetnych znajomości, jakich możesz nawiązać na studia. No ja myślę, że z tymi osobami, które poznałem w ciągu studiów, będę miał kontakt do końca życia. Cały czas mam z nimi kontakt. Co więcej, dostaniesz wiedzę, która niedostępna jest dla przeciętnych programistów. No, moim zdaniem nie wyrobisz sobie pewnych, no, nie będziesz w pewnych kierunkach myślał. No. Ja na przykład uczyłem się podświadomie takich rzeczy jak uczenie maszynowe. Ja programowałem w takim czymś jak MATLAB oraz Simulink. Pewnie co jest ci nieznane, to wiadomo, popularny jest C++, JavaScript albo Python. Ale w MATLABie, Simulinku ja uczyłem się uczenia maszynowego, jakichś tam algorytmów, ale kompletnie nie wiedziałem, do czego można zastosować. Teraz, po kilku latach od skończenia moich studiów, okazuje się, że machine learning, uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja jest w modzie. W Ameryce tutaj akurat jest na to naprawdę wielki hype. Możemy zobaczyć już wpływ sztucznej inteligencji, która jest implementowana w życiu rzeczywistym. Na przykład w Uberze albo w innych popularnych aplikacjach. No i dzięki temu, że tą wiedzę gdzieś tam wciskano mi do głowy, ponieważ ja nie chciałem się tego uczyć, bo nie widziałem zastosowania, no teraz tak jakby to odkupuję, no i łatwo mi będzie to przychodzić i łatwo mi będzie to, żeby was tego gdzieś tam w przyszłości uczyć. Jestem właśnie tutaj przy plaży Miami Beach. Po prawej stronie mamy głównie tutaj hotele oraz jakieś ciekawe puby. Tam jest to Miami Beach. No i już jesteśmy tutaj kilka dni. Codziennie wchodzimy do takiego busa imprezowego i robimy tak zwany pub crawling. Nie wiem, jak to po polsku jest. Po prostu łażenie po pubach, nie? Czyli zwiedzamy sobie po kolei puby przez tam kilka godzin, a potem idziemy do celowego już klubu, gdzie sobie tańczymy
imprezujemy, nie? Czyli można powiedzieć, że mamy takie biforki małe w poszczególnych pubach, a na końcu idziemy już się dobrze zabawić. Oczywiście ja za ciebie nie odpowiem na to pytanie, czy ty masz iść na studia, czy nie. No ja, z mojej perspektywy, naprawdę mi to pomogło. Bardzo dużo zawdzięczam moim studiom. Ale oczywiście też miałem pewne wątpliwości, miałem zwątpienia na drugim, trzecim roku, czy to w ogóle jest to, co chcę robić w życiu. No taka załamka, ale wszyscy chyba to mają. Nie widziałem głębszego sensu, żeby uczyć się jakichś abstrakcyjnych działań, różniczek, całek. Aczkolwiek myślę, że to wyrabia pewien kierunek myślenia, myślenia technicznego i też to ma coś na celu. No, dzięki temu ćwiczysz mózg, dzięki matematyce, dzięki fizyce i innym jakimś tam kierunkom ścisłym. A jeżeli pójdziesz na kierunki związane z programowaniem, to na pewno takich przedmiotów uświadczysz. Potem dostrzegłem, że no jednak po tych kierunku naprawdę mogę coś ciekawego zrobić. Ja studiowałem automatykę i robotykę. To nie był to kierunek ściśle związany z programowaniem. Bardziej tutaj, to nie był software, ale bardziej programowaliśmy, no może powiedzieć hardware, tak? Czyli jakieś tam sterowniki, inne związane, tematy związane z elektroniką. Jak byłem za granicą na studiach, o właśnie, to też jest bardzo ważny temat. Jeżeli studiujesz w Polsce, natychmiast spróbować swoich sił gdzieś tam za granicą. No ja niestety siedziałem biedny kilka lat w polskim akademiku, nie mając na nic pieniędzy, ani perspektyw. Ale po jakimś czasie robiłem wszystko, żeby po prostu pojechać gdzieś za granicę. O dziwo, na tej politechnice, której ja studiowałem, moi rówieśnicy srali po gaciach i zostali w Polsce, no brzydko mówiąc. Nikt z nich nie myślał, żeby wyjechać, ponieważ ja nie znam żadnego przedmiotu. Hello! Więc ja wyjechałem, nie miałem żadnych oporów. Ja byłem w Anglii, w dosyć prestiżowym uniwersytecie, ale to był tylko Erasmus. Oraz byłem w Niemczech. No to tam właśnie nauczyłem się, otworzyłem się na języki. Odkryłem talent, że mam słuch, szybko uczę się nowych języków. W Niemczech zobaczyłem troszkę inną perspektywę, jak Niemcy podchodzą do technologii. No i oczywiście okazuje się, że no my jesteśmy daleko w tyle za Zachodem. Więc jeżeli ktoś ci wciska ciemnotę, że Polska się rozbija na bardzo wysokim światowym poziomie, no to jeżeli pójdziesz na studia i troszeczkę wnikniesz w technologię, jakie rozwijane są na Zachodzie, no to szybko stwierdzisz, że jesteśmy całkowicie w tyle za zachodnimi krajami. Dlatego to jest też motywacja, żeby coś wnieść dla kraju. To jest kolejny powód, dlatego warto iść na studia. Może ktoś z was zostanie eksperymentatorem, naukowcem, odkryje coś nowego i wniesie coś innowacyjnego w polską gospodarkę dzięki temu, że wyjedzie za granicę. No Chińczycy teraz tak robią, wysyłają swoich młodych ludzi za granicę, na zagranicę uczelnie, a potem u siebie rozwijają technologię i budują startupy, budują duże firmy. Może też się okazać, że jeżeli pójdziesz od razu po szkole średniej jako programista, to szybciutko się wypalisz i ten zawód ci całkowicie zostanie obrzydzony. Nie będziesz mógł się patrzeć na kod po kilku latach. I co wtedy? Nie będziesz miał ani studiów, innych perspektyw, będziesz zamknięty tylko i wyłącznie w swoim kodzie. I to też nie jest wcale dobre. To nie jest wcale dobre, więc no, jest jeszcze jeden balans. Możesz jeszcze znaleźć jeszcze jeden balans, czyli no to, moim zdaniem to jest już to całkowity hardcore, ale możesz pójść sobie do pracy oraz na przykład na pół etatu, jeżeli któryś z pracodawców na taki układ się zgodzi, no i pójść sobie na studia wieczorowe albo studia, jakie to są, zaoczne, tak. I to jest też ciekawy balans, z tym, że na pewno będzie to cię kosztowało więcej wysiłku. Ja byłem tylko skupiony tylko i wyłącznie na, można powiedzieć, na studiach i dlatego zdałem bez oporu wszystkie przedmioty, wiesz. A jakbym gdzieś tam poszedł na etat, to nie wiem, jakby to było. Ja chciałem to zakończyć, tą przygodę, skutecznie mi się to udało. No i pójść normalnie do pracy, ewentualnie rozwijać swoją firmę.
już po studiach. A! Właśnie! Co jeszcze mogę wam powiedzieć? Zauważcie, że giganci, tacy jak Bill Gates, taki jak Steve Jobs, jak Mark Zuckerberg i wiele innych osób, chociaż byli na studiach przez jakiś czas. No Bill Gates tam po kilku, nie wiem, czy po roku, czy po dwóch te studia, z tych studiów zrezygnował. Zuckerberg, jak mówi, zaczął Facebook też wzrastać, to też rzucił studia, bo im to nie było potrzebne. Ale dzięki temu, że poznali odpowiednie osoby, dzięki temu, że wkręcili się w środowisko akademickie, mieli szansę rozwinąć swoje firmy do niebotycznych rozmiarów, więc teraz masz coś takiego jak akademickie inkubatory przedsiębiorczości, to w tobie drzemie siła, jeżeli masz 20, 20 kilka lat, to wy możecie założyć startup, to wy możecie pozyskać inwestora właśnie na uczelni. Oczywiście w dużej korporacji też odchodzą ludzie i zakładają swoje firmy, ale na studiach masz czas, nie przejmujesz się tym, że musisz zarabiać na rodzinę, na siebie. I właśnie dwudziestoparolatkowie rozwijają niesamowite firmy. Jak popatrzysz sobie na naszego milionera, ostatnio jest bardzo aktywny na YouTubie, to jest Robert Green. Zresztą wiele, wiele poglądów podzielam, a nie wiedziałem, że Robert ma takie poglądy, ja sobie sam to wypracowałem. Z tym, że ja dopiero je to wdrażam w swoje życie, bo ja otwierałem głowę przez wiele, wiele lat właśnie, podróżując, czytając książki, wychodząc z jakichś tam stanów depresyjnych. Robert miał na tyle szczęścia, że od dziecka uczył się angielskiego, wyjechał potem na studia właśnie do Anglii. I on też wam mówi, żebyście szli na studia, żebyście tam poznawali ludzi. I dzięki temu, że to zrobił, myślę, i nie wiem, i rozwinął swoje umiejętności językowe, tak łatwo mu to poszło, ponieważ Robert dorobił się na marketingu afiliacyjnym, potem przeszedł do jakiegoś startupu. No za granicą, na studiach w Polsce możesz rozwijać właśnie te umiejętności językowe. Nie zaprzepaść tej szansy. To już się robi duży wykład. Także może kiedy indziej jeszcze w jakimś Q&A, jak zadacie więcej pytań pod tym filmikiem, sobie na nie odpowiemy, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Oczywiście to nie jest jednoznaczna odpowiedź, powiedziałem troszkę, jak to wygląda z mojej perspektywy. Wy się sami zastanówcie. Może kiedyś wrzucę taki PDF z taką mapą myśli, żeby rozpisać sobie za i przeciw, czy warto iść na studia jako programista. A ja jeszcze troszeczkę was prowadzę po Miami, pokażę kilka rzeczy. Tutaj mamy Collins Avenue. Właśnie tutaj mieszkam przy samej plaży. No i co tam mamy? W sumie co wam pokażę? Nic wam nie pokażę. Mógłbym jeszcze rozwodzić się na te tematy dosyć długo, ale to by było tyle na ten odcinek. Mam nadzieję, że ci się podobało. Zostaw komentarz i możemy sobie porozmawiać. Porozmawiać na temat, czy warto iść na studia związane z programowaniem jako programista. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, psychokołcz ze słonecznego Miami. Na razie, cześć.